Dzisiaj mamy potencjalnych klientów. Jest to tak zwany dzień otwarty. Dzień otwarty dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć naszą inwestycję, którzy chcą się z nią zapoznać, którzy chcą zobaczyć, jak jest zaawansowana, jak również jak wyglądają prace wykończeniowe, jakich używamy materiałów. Nie mamy żadnych tajemnic, chcemy wszystko pokazać, to co ewentualnie będzie później przykryte tinkami. Raczej takich praktyk się nie widuje. My stosujemy podobną praktykę przy budowie naszego osiedla Srebrna Ostoja, gdzie mamy również dni otwarte i również klientom pokazujemy nasze inwestycje i to, jak je wykonujemy, jak one wyglądają, prawda, w jakim są standardzie, jakie są jakości. Świetne miejsce, jeśli chodzi o lokalizację. I wcale ta ulica nie jest taka straszna, jakby się na początku wydawało. Zastosowaliśmy najlepszą jakość, jeśli chodzi o materiały. Przede wszystkim również o współczynniki wyciszenia budynku, dzięki czemu jak wejdziemy na drugie, trzecie piętro, które jak będziemy schodzić zaprezentuje mieszkania, będą naprawdę ciche. Nasi klienci mają ewentualne uwagi bądź raczej pytania do stosowanych przez nas technik, do stosowanych przez nas materiałów. Natomiast po wyjaśnieniach raczej są zadowoleni z tego, co im opowiadamy. Bardziej ich interesuje natomiast funkcjonalność tych mieszkań, bo mają na żywo możliwość obejrzenia sobie, jak te mieszkania rzeczywiście będą wyglądać, ponieważ z rysunków, z rozkładu widocznego na rysunku, nie zawsze wszystko można odczytać. Proszę pamiętać, że od strony południowej będziemy mieli podwójne szklenie, podwójna witryna, tak? Czyli będzie szeregowa osłona, która będzie izolowała od Alei Mickiewicza, ale i tak rzeczywiście efekt jest taki, że jak się tam schodzi, to człowiek ma wrażenie, że jest gdzieś daleko od Mickiewicza. Ta fasada będzie w szkle, to będą lodzie, które będą przykryte u dołu szkłem mlecznym, natomiast u góry przezroczystym. I ta fasada będzie żyła, w zależności od tego, jak będzie padało słońce, jaką będziemy mieli porę roku, to będziemy to wszystko widzieli w tej fasadzie. To będzie taka fasada, która nam będzie pokazywała porę roku, pogodę, jaka prawda jest w danym dniu. Po prostu to będzie żywa taka fasada. Wszyscy ci, którzy budzą się rano i patrzą przez okno i widzą wokół siebie bloki i porównają to z widokami, które można uzyskać mieszkając właśnie w tym budynku, są rzeczywiście diametralnie różne. Ponadto z góry tego budynku widać, jak zielonym miastem jest Łódź. Podobno jest to drugie co do najbardziej zazielonionego miasta w Polsce po Poznaniu miasto. No ta moc tego piętra po prostu jest genialna. Wrażenie robi niesamowite. Możemy zobaczyć, dotknąć, obejrzeć z każdej strony, prawda, naszą panoramę, jak ona wygląda od wschodu, od zachodu, od północy. Dużo emocji, dużo takich rzeczy niesamowitych, które się po prostu nie widziały, które się przeżywa pierwszy raz. Jest efekt wow. Jest, zdecydowanie jest efekt wow. No to będę musiała teraz zrobić wszystko, żeby kupić tutaj apartament.